producentek i producentów są cyklem, gdzie spotykamy się z producentkami i producentami sztuk performatywnych, pracującymi w branży kultury, współpracującymi z artystami, freelancerami, freelancerkami, ale też osobami, które na co dzień pracują w instytucjach kultury. W ogóle te zawody często ewoluują, ale mam wrażenie, że faktycznie ten nasz, przez to, że jest też trochę niedookreślony, w jakiś sposób jest jeszcze w stanie więcej jesteśmy tam wsadzić, nie? Czyli jako producentki musimy bardzo mocno improwizować. Organizatorem spotkań producentek i producentów jest Instytut Kultury Miejskiej we współpracy z Fundacją Performat, a spotkania odbywają się w programie Przestrzenie Sztuki Taniec. Regularne spotkania w internecie teraz zostały zwieńczone spotkaniem na żywo, więc tym bardziej nas cieszy, że możemy się poznać i spędzić ze sobą czas. To mam nadzieję, że wszyscy zadbali o siebie. Prawdopodobnie to wy zazwyczaj dbacie o innych. Otwieramy spotkanie producentek i producentów w projekcie Przestrzenie Sztuki. Dzień pełen rozmów, wymian i kreatywnych, owocnych spotkań. Spotkania producentek i producentów powstały z takiej głębokiej potrzeby dania pola do wypowiedzi osobom z tej grupy zawodowej, jednej z najbardziej niedocenionych grup zawodowych w branży kulturalnej. Każdy projekt jest cudem społecznej kooperacji, tak? Znaczy grupy osób, i to trzeba podkreślić, to jest naprawdę niesamowite, że grupy osób, które ze sobą się nie znały wcześniej, w relatywnie krótkim czasie są w stanie zrealizować dosyć ambitne przedsięwzięcia i zrobić to w miarę zgodnie. Jest to taki pomysł, który zrodził się równolegle mi i Karolinie Wycisk i Uli Zerek, które współtworzą grupę producentek sztuk performatywnych, producentek tańca. Te nasze pierwsze spotkania nie są tak duże, nie są tak rozbudowane, jest to jakiś wstęp. Ciekawe jest potraktowanie tego w zupełnie inny sposób. Takie jednostkowe skupienie się na potrzebach producentek i producentów, bardziej jakby rozmowy, bardziej takie indywidualne potraktowanie ich. Bardzo sobie cenię tutaj tą kameralność tego wydarzenia, że prawie z wszystkimi gdzieś zamieniłam jakieś słowo. To wasze wydarzenie jest już takie, faktycznie ma swoją formułę i bardzo mocno już zaczyna lobbować też tą tematykę na zewnątrz. Czyli jest pewna pula wspólnych doświadczeń, które mamy, ale też one są bardzo różnorodne i myślę, że warto też zwracać na to uwagę i doceniać tę różnorodność. Główną potrzebą producentów i producentek, myślę, jest taka potrzeba bycia docenionym, docenioną i przez odbiorców wydarzeń, i przez pracodawców, i przez artystów. W dużej mierze jest to praca niewidoczna, dlatego myślę, że to podzielenie się i takie bycie dostrzeżonym i nazwanie poszczególnych czynności, wręcz jakby wymienienie ich, to jest taka główna potrzeba, która jakby dla mnie wybrzmiewa z tych wszystkich warsztatów. Każda z nas powinien znaleźć taką chwilę, żeby sobie wypisać i mieć to w głowie, bo to zapada w pamięć. Bardzo trudno ustalić jest pojęcie bycia producentem do tego stopnia, że nie funkcjonuje on na liście oficjalnych zawodów. I bardzo często te nasze kompetencje nie są doceniane. Jesteśmy ogarniaczkami, dającymi radę. A sławy? Każdy ma taką potrzebę? Mi się zdaje, że każdy trochę, że na przykład takiej bycie, na przykład jak ileś pracy wkładamy w jakiś projekt i ktoś na przykład powie super robota, no to też jest potrzeba sławy. Potrzeba, ale tu nie chodzi, wiecie, o taką sławę, nie? Że tam takiej gwiazdy, która tam stadiony zapełnia i tak dalej, ale w ogóle takiego nie, no. Producentka jest ogarniaczką i właściwie wszystkie zadania są wrzucane do takiego worka produkcyjnego, od organizacji, ustalenia logistyki, poprzez zarządzanie budżetem. To z kolei wiąże się często też z nadużyciami i przekraczaniem granicy obowiązków producenckich. My chcemy je definiować, chcemy wzmacniać te dobre cechy i kompetencje producenckie, ale jednocześnie wyznaczać granice tej pracy, co chcemy, żeby było produkcją, a czego jako osoba producencka możemy nie wykonywać w ramach swoich obowiązków. Pracowałem nad projektem podczas świąt Bożego Narodzenia albo w Sylwestra. Moja praca składa się z bardzo wysoko energetycznych, regularnych, codziennych eksploatacji, tak? I jakby już nie mogę dostać więcej zadań. Poszczególne warsztaty w ramach tych trzech dni
dotyczyły konkretnych obszarów produkcji kreatywnej, jak wyceniać swoją pracę, pisania też wniosków we współpracy z lokalnymi samorządami, kreowania swojej marki jako osoba producencka i jak sprawiać, żeby ona była bardziej widoczna, bo często producentki i producenci są takimi osobami ukrytymi za kurtyną i pokazywać, że na efekt składa się wiele poszczególnych odpowiedzialności i jest to praca wielu osób, w tym osób producenckich. Tak, właśnie wchodzić i mówić, jestem producentem, bo to chodzi o to, że jak ja potrafię używać tych słów i potrafię o sobie mówić, też mogę być w tym miejscu, w którym chcę być. To znaczy, że jeżeli ja jestem w stanie mówić o tym, kim jestem w pełni, właśnie być przy tym, co mnie łączy z drugim człowiekiem i też jakby, wiecie, w jakiś sposób tym kreować tą przestrzeń, która jest wokół mnie, no to po prostu moje życie jest lepsze, tak? I wtedy to miejsce, w którym jest tym miejscem, w którym ja chcę być. Najczęściej się zdarza, że ta praca producencka jest źle kwalifikowana. To znaczy ona jest kwalifikowana tak rozmaicie, że z tego nie wynikają żadne wzorce, dlatego bardzo ciężko nam się środowiskowo dzielić dobrymi praktykami. Są różne specjalizacje, to są różni lekarze, tak? Ale jest lekarz na liście zawodów i o to chodzi, że czemu nie jest producent po prostu. Robię koncerty i też tak właśnie. Jestem freelancerką, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dzisiaj pracuję dla IKEM-u, ale na co dzień w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Nasza cała ta mini konferencja, czy taki zestaw warsztatów może bardziej, skierowana była w założeniu do osób już działających na rynku, działających w tej branży i było kilka osób, które dopiero zaczynają, które dopiero jakby myślą o podjęciu się tego zawodu. Tutaj mówimy o producentach i producentkach kreatywnych głównie, osobach, które jakby mają wpływ na kształtowanie wydarzeń, które realizują i takich wydarzeń skierowanych do tej grupy po prostu nie ma. Włączający się w proces tworzeń, w proces twórczy, tak? A, współtwórca. Mhm. Czyli myśmy faktycznie mieli od początku do końca realny wpływ na to, jaki to będzie miało kształt artystyczny. Z tymi ludźmi pracuję i mogę coś wspólnie stworzyć. I to jest nasze, wszyscy się pod tym podpisujemy. Ale ja muszę wiedzieć, kogo ja chcę zaprosić i po co. Żeby stworzyć te miejsca, muszą znać kontekst, w którym pracują, odbiorcę wydarzeń kulturalnych, no i specyfikę prac artystek, artystów, z którymi współpracują. To dzielenie się praktyką najwięcej chyba daje. Jakby takie przedstawienie doświadczeń konkretnych producentów i producentek, bo w tym zawodzie jakby jak w mało którym jakby on się odbywa poprzez praktykę. Skoro my tutaj na tych warsztatach też mamy czasem problem z nazwaniem dokładnie tego, czym się zajmuje producentka na przykład, to warto wchodząc w projekt ustalić dokładnie zakres obowiązków każdej osoby. Mhm. Świadczymy długofalową, specjalistyczną pracę, w większości nieodpłatną. Myślę, że to głównie jest problem instytucji publicznych, gdzie ten zakres obowiązków musi być bardzo szeroki, żeby można było zasłużyć na i tak niewielką pensję. Nie widzą całej złożoności tej roli. Mamy do czynienia z dosyć specyficzną sytuacją, w której jakość zamienia się w ilość. I ta ilość jest związana z koniecznością konkurowania pomiędzy grupami osób o ograniczoną pole zasobu. Według mnie efektem polityki kulturalnej na szczeblu samorządowym powinno być, że te osoby, które funkcjonują w regionie, w nim zostają. Tak. W sensie takim, że one po prostu mogą tam przeżyć, tak? No to jest jakby główny efekt tego. To jest bardzo proste, czy wyjadą do Warszawy, czy wyjadą za granicę, po prostu na zmywak, no nie wiem, no jakby to są jakby tego typu rzeczy bardzo często. Jest potrzebny zawód producenta wpisany na listę zawodów, bo taką mamy rzeczywistość prawną, że to by bardzo dużo otworzyło możliwości wspierania zawodu. Bardzo się sprawdzają kompetencje zawężone nieco, bo to jest takie typowe, że niektóre osoby świetnie się dogadują z osobami technicznymi, a z kolei inne osoby świetnie dogadują się z wrażliwymi artystami i artystkami i w ten sposób się uzupełniamy. Te osoby, takie profile, jak mówię, mimo że bardzo różne, są w stanie wykonać bardzo podobne zadanie różnymi drogami, równie skutecznie. Można spokojnie schować się jakby pracując zdalnie za biurkiem, o ile mamy jakby zespół, w którym znajdują się osoby,
które też działają na froncie i wpychają nogi między drzwi i chodzą do ludzi i proszą ich bezpośrednio o sprawy. To jest jakieś straszne, że my to właśnie, że ja to też w sobie oddzielam, że mogę być albo artystką, albo producentką, a przecież ja jestem tylko jedna. Każdy z nas jest tylko jeden i na pewno łączy jakoś te wszystkie części. Nie, że z prawej strony była artystka, a tu producentka. Zarejestrujcie, co w was najbardziej zostało z warsztatów, ze spotkań. Czy pamiętacie jakieś twarze, imiona? W trakcie spotkań daliśmy sobie też taką przestrzeń do odpoczynku, relaksacji, czyli do takich doświadczeń, których w trakcie nieustającej pracy producenckiej jest bardzo mało. 10:07, słuchajcie, do roboty! I to było bardzo cenne, że się zatrzymaliśmy wspólnie, doceniliśmy, że tu jesteśmy. Zaczęliśmy od tego, że dla freelancerki taki grant to jest wszystko albo nic. Więc urząd interesuje efekt, ale nie ma w tych stypendialnych narzędziach takich wskaźników, które by były jakieś bardzo twarde, jak na przykład w samych grantach. Jak w systemie, że tak powiem, te podmioty same siebie postrzegają, ale w kontekście pieniędzy i projektów oczywiście. No myślę, że to spotkanie zawsze jest bardzo cenne, kiedy w jednym miejscu spotykają się takie różne punkty widzenia i patrzenia. Pojawiły się na nich osoby z Krakowa, Łodzi, Warszawy, Katowic, Wrocławia, Gdańska. I myślę, że uczestniczki i uczestnicy również wyszli z takimi narzędziami, które wzmacniają ich pracę, które sprawiają, że może ona będzie bardziej widoczna i zrozumiała dla innych osób, z którymi pracują na co dzień. Zawód producentki i producenta sprzyja bardzo wypaleniu zawodowemu. Oczekiwanie, że będę zarządzała emocjami, czy przetwarzała, przepuszczała przez siebie i jakoś regulowała też emocje innych osób, które uczestniczą w procesie, który często bywa trudny. To jest też częstym syndromem takim, myślę, psychologicznie w naszym zawodzie, tak? Czyli bierzemy na siebie to niepowodzenie, tak? Ale nie wszystkie rzeczy, które oddziałują na ten ekosystem, są zależne od nas. Produkcja ma jakąś swoją intensywność, takie zagęszczenie w momentach odbywania się wydarzenia i potem przycicha, wygasa i człowiek jakby nie jest już w tym działaniu, które nakręca też i które jakby powoduje wyrzut tej serotoniny, adrenaliny i tak dalej. A potem jest jakby kolejna rzecz, za którą trzeba się zabrać. Czasem te rzeczy dzieją się naraz i to bardzo też jakby sprzyja rosnącej frustracji i takiemu wielokrotnemu wypalaniu się. Że bardzo często, kiedy pracują przy jednej wystawie, muszą pracować jednocześnie przy rozliczaniu poprzedniej, planują 3 czy 4. W tym samym czasie muszą żonglować pomiędzy szeregiem krótkoterminowych zadań. Jakby my o siebie nie zawalczymy, to nikt o nas nie zawalczy, nie? I że niestety ten ciężar jest bardzo mocno po naszej stronie. Jest to jakaś tam praca tak zwana misyjna i niezwykłe jest robić te wydarzenia, które trafiają do szerokiego grona odbiorców. Człowiek powinien mieć możliwość w każdym zawodzie raz odczuwać jakąś misyjność, a raz mieć taką sytuację, że jesteś na takim totalnym pragmatyzmie. Inne osoby wykorzystują to samo określenie na robienie zupełnie innych, czyli jakby manipulowanie sytuacjami, w których przykrywają pod tą misją inne rzeczy, czy po prostu upłynniają te kategorie. Misja jest super ważna, miejmy sobie misję, ale wyceniajmy naszą pracę i upominajmy się o to, jeżeli my się o to nie upomnimy, no to kto się upomni? Się nie, bo jeżeli macie misję, to tam sobie głodujcie, no. Że jeśli mówimy o poczuciu misji i o pasji i o zaangażowaniu, to właśnie dlatego taki pracownik powinien być ceniony i sam siebie cenić. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj być razem i o tym wszystkim pogadać. Nie mogę się od tego jakoś uwolnić i oderwać, że lubię taką sprawczość, nie? Czuję każdy element wydarzenia, które współtworzę. To dzięki mnie coś się wydarza, czy dzięki moim koleżankom, producentkom. Widzę, jak coś się odbywa i dzieje i wiem, że ja też to sprawiłam, nie? To jest takie bardzo, bardzo fajne, piękne uczucie.